panie burmistrzu. Ja chciałam zapytać, czy w 2013 roku, o co prosiłam, czy była komisja na ulicy Kościuszki pod kątem chodnika, który był jeszcze w ramach gwarancji, który się rozsuwa. Chciałam dwa słowa na ten temat. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca Rady Osiedla Gminy Worek, Pani Wychowska. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Korzystając tutaj z okazji, że jest właśnie na tej sesji Radnych Powiatu, chciałabym prosić również o zwrócenie uwagi, że na porku powstał, przepraszam, został wybudowany i oddany do użytku komisariat policji. No niemniej chodnik przy drodze tej kończy się, jak to się mówi, przy gospodarce komunalnej i no niestety nie ma już dojścia takiego dla pieszego po prostu od komunalnej do policji. I jeszcze raz pozwolę sobie już powielić w sumie prośbę pani radnej Krzysztyniak o zwrócenie uwagi i taka gorąca prośba nas wszystkich i mieszkańców po prostu o ten chodnik i przebudowę tego, utworzenie tego chodnika na ulicy Sikorskiego, bo to są takie sprawy po prostu priorytetowe, wręcz po prostu ta droga jest drogą niebezpieczną i dla poruszających się pieszo i dla wszystkich pojazdów mechanicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze?